Witam serdecznie, szachista miesiąca, Misztal, partia z 54 roku, Riga, gra białymi, jego przeciwnikiem jest Klawisz, szachista, który no nie miał szans się wyróżnić, ale kiedyś był niezły. Miał kategorię mistrza, ile pamiętam. Proszę, to się nazywa debiut Torrego. Tu przypominam modernistom, że chodzi o Karola. Carlos piszą, mówi się Karol Torre, Meksykanin, ten od słynnego młynka, który w 1925 roku w Moskwie zrobił Emanuelowi Laskerowi młynek, tu na polach oddał hetmana gońcem i wieżą wymucił młynkiem, a nie od Eugeniusza Torre, który w 1974 roku został arcymistrzem, od tamtej pory reprezentuje Filipiny. Zupełnie inni szachiści. Czyli debiut Torrego. Widzimy, Tal znał wszystkie debiuty, tak jak ja. Goniec E7 i C3. To nie wiem, dlaczego to była nowinką swego czasu. No to wiadomo, że trzeba wzmocnić punkt C3, dać możliwość cofnięcia gońca. Najlepiej gońca cofnąć po wyjściu wieży na B1, hetmana ustawić na C2 i dać Maciusia tu. Roszana. A, ruchy na przemian, roszana. D5. Roszada. Trzeba zbić albo wymienić, albo odejść. Odejście daje szansę konikowi tutaj się wzmocnić. Widzimy, Tal gra normalnie. Żadnych fajerwerków. Te wszystkie opowieści, co to on tamtego atakował wściekle, to między bajki można włożyć. Oczywiście, jak zrobimy wybór jego wygranych partii, to tak się będzie. Goniec F4. To też była nowinka i F5. To nie jest kamienna ściana, bo w kamiennej ścianie pionek stałby na C6. No ale puścił pole E5. Natychmiast wchodzi i o, goniec się umieścił, jakby zagrał F4. To byłoby dobrze, no ale po goniec F6 wybił i teraz zagra F4, może tym drugim konikiem będzie, zaraz zobaczymy. A5, wieża C1, o, tajemnicze posunięcie wieżą, napada na hetmana, no i podciąga kunisia, a tu jest goniec kiepszczak, ja go nawet chyba na czerwono zrobię. Taki był widoczny. Hetman D6, król do narożnika. No zagramy G4, otworzymy linię. No wycofanie konisia to nie chyba liczy, że zabije. Proszę, jak Tal gra prosto. Otwiera linię. Puścił. Staje koniem do centrum. Foka chce pokazać, jak ten konisz to strzela tu i tu. I wspomaga też uderzenie G4, otwarcie linii. A goniec smutas, a po G4 otwierzy się goniec, wieża AC8, to jest spóźnione, tam nie ma kąt gry. Teraz należało od razu grać G4 i tu zamknąć, i tu zamknąć. Tal podciągnął wieżę na linię F, no i dokładnie wiadomo po co. Chyba będzie chciał ją przez F3, przez trójkę przerzucać. I teraz partia jest przegrana. Proszę, kombinujemy jak Miszka Tal. Czas start. A ja spokojnie, kawusie. Czas się skończył.
No bardzo prosto, G4. Otwiera pozycję i pytanie. Oj, przepraszam, no otwiera, wymienia koniesienie hetmana, bo tam nie byłoby wielkiej różnicy, czym byśmy bili. A teraz pytanie, którym pionkiem zabił tal? Którym pionkiem zabił Miszka Tal? Że Miszka bił, to wiadomo. Bił, B powiedziałem. Dźwięczne. No tym zbił. Stępem na hetmana. Tutaj teraz, uwag, bardzo ważna rzecz. Otwiera gońca. Otwiera gońca. Otwiera wieżę. I niespodziewanie te też. Jak zbije, to niedobrze. Uciekł do narożnika. I kombinujemy jak tal. Ale Państwo mają się dobry dzień, możecie jak ten tal kombinować. Poszedł pionem dalej. Nie chciał wieży mieć. Mógł, co prawda, mógł podciągnąć hetmana na H5. Ale wtedy hetman G5 nie było, więc ja bym podciągnął hetmana na H5, zanim by tu zrobił to ostateczne rozwarcie. Chociaż mógł zbić. Przepchnął. I teraz zagrał hetmanem na H5 i wyraźnie chce to zbić. Wyraźnie chce to zbić, nawet tego specjalnie nie ukrywa, ale ten zamurował. No i co on tu chciał? Zbił. I proszę bardzo, kombinujemy. Jak tal, nie było innego ruchu, czas start. Proszę Państwa, no kombinacja to jest o tu, tu i tu. Tu zwracam uwagę, że technicznie można by i na F3, żeby przyjść na H4, ale woli przyjść czarnymi polami. I nie ma obrony przed o. Nie ma hetmanów. Dużo figur, piękna pozycja, to się nazywa liniowy mat. Brawo dla Tala, brawo.